W 1993 roku, po 2 latach wydawania zeszytów historycznych winu przez kombatantów, uznali oni, że powinni jakby pałeczkę przejąć profesjonalni historycy, młodsze pokolenie, które pociągnie ten temat. I ich wybór padł na Janusza Kurtykę, którego znali już od jakiegoś czasu, miał kontakty w tym środowisku, znał redaktora naczelnego zeszytów Andrzeja Zagórskiego, znał Ludwika Kubika, jedynego, który ocalał z ścisłego grona kierowniczego 4 Zarządu Głównego WiN-u. Znał także innych kombatantów, już w zeszytach historycznych WiN-u zamieszczał swoje artykuły i dlatego wybrano jego, młodego doktora, jako redaktora naczelnego. Janusz dobrał sobie do pomocy mnie. Pracowaliśmy wtedy w Instytucie Historii PAN-u, co prawda w różnych pracowniach, ale można powiedzieć po sąsiedzku. I oprócz nas dwóch, na początku było jeszcze w redakcji 2 zasłużonych kombatantów, no ale siłą rzeczy wiadomo, że tak naprawdę to czasopismo robiliśmy początkowo we dwóch. To był, powiedziałbym, taki okres bardzo romantyczny z dzisiejszej perspektywy patrząc, bo to wtedy jeszcze teksty przychodziły w maszynopisie, trzeba było je wpisać. To jest jeszcze okres sprzed Windowsów i Worda, co trudno sobie może wyobrazić w tej chwili, ale to wszystko było robione wtedy ręcznie. Oczywiście stopniowo Janusz starał się rozbudować zespół. Po pewnym czasie do naszego zespołu jeszcze weszła koleżanka z Polskiego Słownika Biograficznego, z kolejnej pracowni panowskiej, potem Zdzisław Zblewski. W tym gronie 4 osób pracowaliśmy praktycznie aż do powstania IPN-u, kiedy no już jak gdyby powstały zupełnie inne możliwości i pracy badawczej, ale też jakby dobierania autorów i redaktorów, bo lata 90. to był taki okres, powiedziałbym, bardzo pionierski, jeśli chodzi o tematykę żołnierzy wyklętych. Zeszyty historyczne WiN-u były praktycznie jedynym czasopismem poświęconym tej tematyce, ale w czasopismach innych historycznych praktycznie ten temat nie był poruszany, w czasopismach naukowych. Także zeszyty były takim najważniejszym forum, gdzie badacze tego tematu mogli prezentować swoje wyniki swoich badań. Oczywiście baza źródłowa była wtedy bardzo ograniczona, no zupełnie niewspółmierna do tego, czym dysponowali później po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, ale przede wszystkim po udostępnieniu zasobu archiwalnego, który IPN przejął. I Janusz w tym takim bardzo trudnym czasie potrafił znaleźć autorów, potrafił znaleźć bardzo wielu młodych ludzi, którzy często debiutowali na łamach zeszytów historycznych WiN-u, a dziś są profesorami historii. On ich wszystkich jakoś wyławiał i umożliwiał im publikowanie tekstów. Stąd zeszyty stały się takim najważniejszym źródłem wiedzy, no powiedziałbym generalnie w społeczeństwie na temat żołnierzy wyklętych. Pamiętam, jak w 2001 roku była bardzo burzliwa zresztą dyskusja w Sejmie na temat docenienia, uhonorowania przez Sejm żołnierzy wyklętych, a zwłaszcza działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to wtedy posłowie powoływali się właśnie na zeszyty historyczne WiN-u jako tą publikację naukową, która dostarcza rzetelnej wiedzy na ten właśnie temat. Także zeszyty odegrały też nie tylko taką ważną rolę naukową, ale ważną rolę społeczną w pewnym przełamaniu milczenia wokół żołnierzy wyklętych i w upowszechnieniu rzetelnej wiedzy naukowej, nie publicystyki, ale właśnie rzetelnej wiedzy naukowej. Janusz był całym sercem zaangażowany w redagowanie zeszytów. Tak jak mówiłem, wszystko robiliśmy
prawda, ręcznie wszystkie korekty, wpisywanie na każdym etapie Janusz był obecny. Oczywiście potem, kiedy został dyrektorem oddziału krakowskiego, no siłą rzeczy miał już mniejsze możliwości czasowe, ale równocześnie właśnie też powiększył, bo to była jego inicjatywa, powiększył zespół o kolejnych młodych historyków, już z grona pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Zresztą duża część autorów zeszytowych znalazła się w różnych oddziałach IPN-u w Polsce jako pracownicy, najczęściej naukowi, czasem w archiwum. I no potem, kiedy został już prezesem, no jak gdyby większość obowiązków scedował na pozostałych członków redakcji, ale zawsze do końca on był tą ostatnią instancją, która decydowała o tym, czy teksty pójdą do druku, no i jaki będzie ostateczny kształt każdego numeru. Janusz Kurtyka zajął się tematyką żołnierzy wyklętych jeszcze w latach 80. Zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Mandeckim, to był członek młodzieżowej organizacji Orlęta w latach 50. Potem aresztowany, siedział w więzieniu. Janusz wydał jego relacje jeszcze w drugoobiegowej Arce, a potem przygotował też bazując tylko na tych materiałach, które oczywiście wtedy były dostępne, biografię generała Leopolda Okulickiego, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej i tego, który tworzył zręby już tej następnej antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej. I w 90 roku opublikował też taki pierwszy, powiedziałbym, stan badań na temat powojennego podziemia tego Płakowskiego, nurtu Płakowskiego. To była, można powiedzieć, taka publikacja przełomowa, właśnie naukowa, zbierająca całą dotychczasową wiedzę, pokazująca, jak wiele tak naprawdę nie wiemy jeszcze na ten temat, jak wiele z tych ustaleń, które funkcjonują, są no, swego rodzaju powieleniem tej wiedzy, którą bezpieka pozwoliła społeczeństwu na ten temat mieć. I to w pewnym sensie też rozpoczęło taką dyskusję naukową na temat tego nurtu podziemia powojennego. Już dyskusji nieskrępowanej cenzurą, już dyskusji nieobciążonej tym, że biorą w niej udział tak zwani historycy czy badacze resortowi, jak nazywano tych, których bezpieka dopuszczała do tych materiałów zgromadzonych na temat podziemia. Bo praktycznie to tak wyglądało, że w rękach czy w archiwach Służby Bezpieczeństwa było gromad materiałów dotyczących tej tematyki. I potem Janusz zaczął współpracę z zeszytami historycznymi WiN-u w trzecim, w czwartym numerze w 90. W trzecim roku opublikował bardzo ważne materiały na ten temat. No a później został od roku 94 redaktorem naczelnym zeszytów historycznych WiN-u. Zeszyty odegrały ogromną rolę w upowszechnieniu tej tematyki, obok oczywiście no, takich ośrodków jak na przykład Fundacja Pamiętamy czy Liga Republikańska, która w ogóle jakby wprowadziła ten termin do świadomości społecznej żołnierzy wyklętych, tworząc pierwszą wystawę na ten temat. Zresztą Janusz brał udział w zorganizowaniu pokazu tej wystawy w Krakowie w latach 90. I później jego możliwości oczywiście ogromnie się zwiększyły, kiedy został najpierw dyrektorem oddziału krakowskiego IPN-u, a potem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej już w skali ogólnopolskiej i IPN jako jeden z głównych tematów badawczych i również jako jeden z głównych tematów wydawnictw podejmował sprawę podziemia niepodległościowego po wojnie.
To była olbrzymia praca, olbrzymi dorobek naukowy. Oczywiście to nie Janusz sam osobiście bezpośrednio to wszystko pisał, ale on był tym organizatorem, tym, który wyznaczał pewne kierunki badań i dopingował przede wszystkim badaczy do tego, żeby te prace postępowały i były finalizowane w postaci czy to konferencji, czy wydawnictw naukowych. Potem widział ogromną rolę w popularyzowaniu tych wyników badań naukowych. Janusz Kurtyka był również inicjatorem, czy jednym z inicjatorów ustanowienia święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i bardzo intensywnie tutaj argumentował, żeby datą tego święta był 1 marca, czyli rocznica stracenia członków 4 Zarządu Głównego WiNO w 1951 roku. W tym czasie Janusz, to też warto przypomnieć, był już od wielu lat, bo od 2003 roku, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. To pokazuje, że cieszył się ogromnym zaufaniem też tego środowiska kombatanckiego, które właśnie w nim, jako w przedstawicielu młodego pokolenia, widziała tego, który jak gdyby przejmie pałeczkę, będzie dalej dbał o to, żeby te idee, które przyświecały żołnierzom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ale też innych nurtów tego podziemia niepodległościowego, żeby one były upowszechniane, przypominane, kultywowane w społeczeństwie. Myślę, że Janusz generalnie zdeterminował trochę moje życie naukowe i właściwie tak w ogóle, bo to trudno jest oddzielić. Dlatego, że wciągając mnie do redakcji zeszytów historycznych WiNO na początku 1994 roku, w jakiś sposób ukierunkował moje zainteresowania naukowe tym, czym się zajmowałem. Potem w pewnym sensie niejako automatycznie zostałem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. No i wokół tego, można powiedzieć, przez lat już 20 parę, niemalże już prawie 30, prawda, kręci się moje życie, ogniskuje i badania naukowe, i praca zawodowa, i szereg innych jakby rzeczy, które z tym się wiązały, kontaktów z ludźmi, także przyjaźni, znajomości, to wszystko razem składa się na życie i to wszystko w jakiś sposób wywołał Janusz tą swoją właśnie decyzją, kiedy przyszedł do mnie i zaproponował mi na początku 1994 roku, żebyśmy razem pracowali.